Stawiliśmy przed sądem Roberta Bąkiewicza. W 2021 roku, w październiku, na schodach kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie, Robert Bąkiewicz wraz z bojówkarzami ze swojej organizacji bronili wstępu do kościoła wybranym osobom. Między innymi zaatakowali Angelikę Domańską, matkę niepełnosprawnego dziecka, którą najpierw ciągnęli za nogi po posadzce kościoła, a później Bąkiewicz razem z kolegami zrzucili ją ze schodów, tak że uderzyła głową o chodnik. Interweniowało pogotowie. Proces ruszył dopiero po 3 latach, dlatego że początkowo nie chciała wszcząć postępowania pisowska prokuratura, a później sprawa leżała przez długi czas w sądzie. Bąkiewicz jest prawomocnie skazany za bardzo podobny czyn w tym samym czasie i w tym samym miejscu, bo po tym zrzuceniu ze schodów Angeliki Domańskiej zaatakował razem z kolegami babcię Kasię, czyli Katarzynę Augustynek, którą zrzucili podobnie ze schodów. I policjanci dopuszczają do już jawnej przemocy. W tym przypadku proces już się zakończył wyrokiem prawomocnym, w którym Bąkiewicz został skazany na 1 rok ograniczenia wolności oraz ma do zapłacenia 10 tysięcy złotych pokrzywdzonej. O przebiegu tego oraz kolejnych procesów Bąkiewicza będziemy Państwa informować.